Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rysować. Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu zaprasza do Akademii Rysunku i Malarstwa. Będę dzisiaj prowadziła rysunek. Narysujemy dzisiaj swój autoportret. No jest to spore wyzwanie, powiem Wam. Rysowałam autoportret wiele lat temu. Nie byłam za bardzo zadowolona, no bo ten krytyk wewnętrzny jednak bardzo działa. No zobaczymy, co dzisiaj będzie. No, korzystać będziemy z ołówków H, HB. Zaczynamy od tego, żeby się głowa nam zmieściła od tu, od góry. I żeby gdzieś broda była tutaj. O, góra tutaj. Troszkę na szyję, troszkę na ubranko. Patrzymy, jak ta głowa wygląda. Ona będzie troszkę pod kątem, czyli będzie nie na wprost, ale troszeczkę odwrócona. A wzrok skierowany, gałki oczne, w lustereczku, w tą stronę. I teraz tak, patrzymy, przede wszystkim, jak żeśmy kiedyś mówiły, mierzymy postać. Najpierw rysujemy sobie środeczek, a potem patrzymy, ile nosków mieści się, jakąś miarę musimy znaleźć. Ile nosków mieści się w naszej całej głowie. I mierzymy. Ręka wyciągnięta, jedno oko zmrużone. Nosek. Nosek to jest coś takiego. Odnostka do brody raz. Nosek dwa. I później między tu brwiami trzy. I można powiedzieć 3,5 nosków z włosami do brody. Czyli 3,5 noska. No to jaki tutaj nosek będzie? Jaka to będzie ta nasza miara? Coś takiego. Raz, dwa, trzy. Za duża miara. Mniejsza. Mniejszy nosek. Raz, dwa, trzy i pół. To była dobra miara. Broda, koniec nosa, brew. I tu nam się okej. Teraz pod noskiem mamy brąb i wszystko mamy w tą stronę. Tak, bo tu patrzymy dookoła. Okay. Patrzymy na proporcje. Czasami ktoś ma dłuższy nos, czasami krótszy. Czasami będzie widać dziurkę, tak jak tu. Widać trochę dziurkę, szerokość nosa. Badamy szerokość nosa. Dziurka. Nos. I dziubek, łuk kupidyna, usteczka, słodkie fijołki. Tu będzie krócej, a tu dłużej. Mini uśmiech, który zniknie z mojej twarzy, jak zobaczę na koniec. Przeważnie tak jest, że rysując portret, zwykle zaczynamy uśmiechnięte, piękne, śmiejemy się do siebie z zębami, a potem pod koniec projektu, od tego, że się tak wpatrujemy, to wtedy i taka koncepcja jest już inna. I przestaje nam być do śmiechu. No, teraz troszkę przyspieszone, żebyśmy wszyscy... Tak, nosek. Nosek troszkę większy kąt, czyli musi wyjść tutaj aż. Wyjdzie. Tak, żeby troszkę tu będzie dziurki też widać. I tu będzie dziurki trochę widać. Tak, usteczka. Tak,
tu pod kątem. Takie, jak to się mówi, nie za bardzo napompowane, tak to ujmę. Tylko takie w sam raz. O, jedni mają szerszą wargę dolną, pod którą jest duży cień, a niektórzy mają, tak jak ja, wąską. Będzie mały cień. O, już pomału cieniujemy, żeby ustawić temat, jak to się mówi. No. No najważniejsze jest to, żeby rysunek był w pionie, żebyśmy głowę mieli ustawioną tak, żeby lewym okiem patrzeć sobie na lustro, tak żeby tylko oko patrzyło, ale głowa żeby się właściwie nie ruszała. Wtedy mamy możliwość patrzenia na rzeczywistość i przenoszenia jej na papier. Znowu przyspieszyliśmy. Oko. Oko po lewej jest większe, po prawej jest już pod kątem. To jest brodą. No o tym, czy ktoś jest podobny, czy nie, świadczy właśnie to, jak proporcja lub lekka dysproporcja jakichś fragmentów twarzy. Ktoś ma dłuższy nos, ktoś ma dłuższą brodę, szersze lub wyższe czoło, to świadczy o jakimś podobieństwie. Ale na razie na początku ustawiamy po prostu za pomocą długości nosa właśnie te odległości, a później korygujemy sobie, czy troszkę dłuższy ten nos, czubek, czy brwi wyżej, czy niżej. Patrzymy zawsze czubek nosa względem łuku kupidyna, względem kącików ust i pomalutku patrzymy i robimy. Więcej patrzymy, mniej robimy. No tutaj rysuję kredką, tym ołówkiem B. To jest miękki ołóweczek. On się tępi. Jest mięciutki, w związku z tym trzeba go też temperować. Dobrze jest mieć kilka zatemperowanych ołówków o różnej gradacji miękkości. Ten H to jest bardzo twardy. HB to jest taki właśnie mieszany. Można nim zrobić, jak to się mówi, wszystko. A B właśnie dobrze się rysuje, takie rysunki na kartonie, na Bristolu, na jakimś papierze, który jest może bardziej taki z jakąś fakturą. No tu używamy zwykłej kartki takiej brystolowej. Zaczynamy nie od za dużych formatów, żeby też nas nie zmęczył taki rysunek. W końcu jest to taki, no może troszeczkę bardziej podrysowany szkic. Ja myślę, że to będzie jeden z pierwszych, więc jak zrobimy ich, jak to się mówi, 100, to w którymś momencie będziemy naprawdę do przodu w technice rysowania. No, już tam pomału cieniujemy. Na zajęciach przeważnie mamy 2 godziny, ale zanim usiądziemy, zanim się zastanowimy, popatrzymy, zanim zainstalujemy się ze sztalugą, z kartką, to wszystko schodzi, więc tak naprawdę takiego rysowania skupionego to jest godzina, no nawet nie półtorej. Także wymaga to skupienia, zrozumienia, że trzeba temu poświęcić właśnie ten czas. Ale tu słowo poświęcić nie ma znaczenia, dlatego że my nie poświęcamy się, my czerpiemy radość z tego, co robimy. Po narysowaniu takiego rysunku jesteśmy zawsze szczęśliwsi, zadowoleni, a w czasie, kiedy rysujemy, jesteśmy tak skupieni, że po prostu, jak to mówią filozofowie, jest ten przepływ, to coś.
co ładuje nasze baterie na długo. Jeden rysunek taki w tygodniu to byłby po prostu czymś wspaniałym. Bardzo ważne jest, żeby rysunek stał. Czasami nie jest to łatwe, najlepiej na sztaluce, ale już nie szłam o sztalugę. Ponieważ jak leży rysunek na płask, to wtedy perspektywa się robi i wtedy mamy twarz za długą albo za krótką. Więc lepiej mieć w pionie, tak jak widzimy się w lustrze. Ciągle spoglądamy w tę samą stronę. Staramy się widzieć tyle samo. Nie do góry, nie na dół, tylko tak jak widzimy, patrzymy nos i u nas też nos jest w tym miejscu. Widać od razu, że dawno nie rysowałam, ale nie będziemy krytykować. Będziemy się cieszyć, że w ogóle rysujemy. Człowiek jak był mały, to rysował i był szczęśliwy. I rysowałam i nie patrzyłam, czy tam ktoś oceni to tak, czy tak. To jest najważniejsze. Samo rysowanie jest tak przyjemne. Że nie ma co. Jak rysujemy, to czasami zapominamy, jaka muzyka, kto co mówi, co jest w tle. Że najlepiej mieć muzykę w podświadomości, tą, którą się kocha. No ja uwielbiam ptaszki śpiewające i koguciki i kurki. Będziemy kończyć. Mało mówiłam, no nie jestem niestety jeszcze tak wyrobiona jak profesor Zin, który pięknie opowiadał i malował, rysował. Mistrz. Ale wyrobimy się z czasem. Zapraszam na kolejne zajęcia. Oczywiście w sytuacji, kiedy nie możemy wychodzić z domu. Bo jak już będziemy mogli wychodzić, to zapraszam wszystkich chętnych na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu. I tam puszczamy muzykę, rozmawiamy, śmiejemy się i rysujemy. Na razie to tyle. Najważniejsze też się podpisać. Mój tata zawsze mi mówił, że ja się nie podpisuję. Ja zawsze nie miałam czasu. Wystarczy, że i tak tyle czasu rysowałam. Zawsze wydawało mi się, że za długo. A teraz uważam, że rysowanie to tworzenie. Że rysowanie to kontakt. Także podpiszę się. A my rysujemy. Będzie wszystko dobrze. Dziękuję.